Cześć. Dziś pokażę Wam, jak z pomocą sztucznej inteligencji w zaledwie kilka minut przygotować scenariusz zajęć, warsztatów, szkoleń czy pokazów, które możecie przeprowadzić w ramach działań Waszej organizacji. Nieważne, czy pracujecie z dziećmi, młodzieżą, seniorami czy całymi rodzinami, każda aktywność wymaga pomysłu, planu i dobrej organizacji. Czasem chodzi o prostą zabawę, innym razem o spotkanie edukacyjne, warsztat z rękodzieła, pokaz kulinarny albo szkolenie dla wolontariuszy. Trzeba ustalić cel, dobrać odpowiednie formy, rozpisać przebieg krok po kroku i najlepiej jeszcze, żeby było ciekawie i z sensem. Pomocą w przygotowaniu takich zajęć może być sztuczna inteligencja. Pomoże Ci wygenerować gotowy scenariusz zajęć z harmonogramem, celami, pomysłami na działania i potrzebnymi materiałami. I to naprawdę szybko. W tym materiale pokażę Ci, jak korzystać z tego wsparcia krok po kroku. Najpierw poprosimy sztuczną inteligencję o inspirację. Na przykład kreatywne pomysły na atrakcje i zajęcia, które będą częścią pikniku sąsiedzkiego. Potem stworzymy scenariusz zajęć dla dzieci w strefie zabaw, następnie zaplanujemy warsztat ekologiczny dla młodzieży. Na końcu pokażę Ci, jak można dokonać dodatkowych modyfikacji, tak żeby dostosować scenariusz zajęć do Twoich potrzeb albo do potrzeb uczestników. Zacznijmy od burzy mózgów. Sztuczna inteligencja, dzisiaj użyjemy jednego z narzędzi, czyli Microsoft Copilot, podpowie nam propozycje dopasowane do różnych grup wiekowych, od gier plenerowych po strefę relaksu. Możesz poprosić o pomysły na zajęcia odbywające się na pikniku, na terenie wiejskim lub dzielnicy miasta, przeznaczone dla dzieci, młodzieży lub rodzin, z jakimś budżetem na organizację albo z prawie zerowym budżetem. Znamy to skądś, prawda? Zatem wejdź na stronę copilot.microsoft.com. Jeśli nie masz jeszcze konta, zarejestruj je, to tylko kilka kliknięć. W razie problemów obejrzyj materiał Sztuczna inteligencja, przewodnik dla cyfrowych debiutantów. Na dole ekranu, w polu do promptowania, czyli wydawania poleceń, wpisz sztucznej inteligencji: jestem profesjonalnym edukatorem pracującym zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i dorosłymi. Wygeneruj listę 10 kreatywnych pomysłów na atrakcje, które odbędą się podczas pikniku sąsiedzkiego. Podziel je na odbywające się na wsi i w mieście. Wskaż te, które wymagają poniesienia kosztów. Jak widzisz, warto na początku prompta określić, w jakiej roli występujesz, opisać jasno polecenie i dopisać kilka kluczowych informacji, na których Ci zależy. Otrzymaliśmy 10 kreatywnych pomysłów w podziale, tak jak prosiliśmy, na tereny wiejskie oraz na przykład dzielnice miasta, które możemy zorganizować na naszym pikniku. Jeśli wiesz na przykład, jakie będziesz miał grupy wiekowe, możesz doprecyzować to, wpisując kolejny prompt. Ten prompt może brzmieć: podziel atrakcje na grupy wiekowe odbiorców. 1. Dla dzieci do lat 6. 2. Dzieci od 7 do 12 lat. I 3. Młodzież powyżej 13 roku życia. Wygenerowane wcześniej atrakcje zostały podzielone na te 3 grupy wiekowe. Merytorycznie też to ma sens. Są odpowiednio dostosowane do wieku i do możliwości dzieci i młodzieży w równym wieku. Możemy teraz jeden z wygenerowanych pomysłów wybrać, lub wybrać kilka i poprosić sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała szczegółowy scenariusz atrakcji lub zajęć. Możemy też rozwijać swój własny pomysł. Wpiszmy zatem prompt: stwórz pełny program animacji dla dzieci w wieku 6-12 lat do wykorzystania w strefie zabaw podczas pikniku sąsiedzkiego. Miejsce: teren boiska szkolnego. Czas: 1 godzina. Uwzględnij cel, potrzebne materiały, przebieg, czas trwania i rolę animatora. Sztuczna inteligencja przygotowała nam program animacji dla dzieci w wieku 6-12 lat, uwzględniając miejsce, czas, ale przede wszystkim cel programu, potrzebne materiały, przebieg programu, czyli przebieg tych animacji, oraz rolę animatora. Teraz przygotujmy coś dla młodzieży. Mogą to być warsztaty związane z piknikiem, ale też niezależne działania edukacyjne, które podejmiesz jako działacz lokalny. Wybierzmy temat. Niech to będzie na przykład warsztat dotyczący ekologii. Ale nie byle jaki. Poprośmy sztuczną inteligencję o wsparcie. Wpisz prompt:
Jestem profesjonalnym edukatorem pracującym od lat z młodzieżą. W swoich działaniach wykorzystuję technologie informacyjno-komunikacyjne. Stwórz szczegółowy scenariusz warsztatu ekologicznego połączonego ze zwiadem terenowym dla młodzieży w wieku 13-17 lat. Temat warsztatu: jak ograniczyć śmieci w codziennym życiu. Uwzględnij analizę problemu, cele edukacyjne, zamierzenia, przebieg, czas trwania i materiały. Miejsce: świetlica i teren w promieniu 3 km od świetlicy. Czas: 2 godziny. I dodatkowa uwaga, uczestnicy mają w pozytywny sposób użyć swoich smartfonów wyposażonych w mikrofon, kamerę i dostęp mobilny do internetu. Tym razem wygenerowaliśmy scenariusz warsztatu ekologicznego przeznaczonego dla młodzieży. Jest określone miejsce, czas trwania, ale zaczyna się od analizy problemu związanego z wyzwaniem ekologicznym. Potem mamy cele edukacyjne, zamierzenia oraz przebieg warsztatu podzielony na części. Ciekawostką jest to, że Copilot dopisał tutaj także minuty na każdą część. Na koniec mamy wykaz potrzebnych materiałów. Oczywiście każdy scenariusz można poprawić, uzupełnić, skrócić lub rozszerzyć. Można też poprosić sztuczną inteligencję, żeby sama dla siebie była surowym recenzentem i wskazała na elementy scenariusza, na przykład trudne do wykonania ze względu na czas, umiejętności uczestników lub koszty. Spróbujmy kilka sprawdzonych promptów. Jeśli zaplanowaliśmy w scenariuszu, że uczestnicy będą robić zdjęcia lub nagrywać krótkie filmy w terenie, warto uwzględnić w scenariuszu jasne zasady, np. dotyczące prywatności, bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania. Sztuczna inteligencja może je dla nas przygotować i dodać do scenariusza. Wpiszmy: uwzględnij w scenariuszu warsztatu ekologicznego zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego fotografowania oraz filmowania podczas zwiadu terenowego, z uwzględnieniem kwestii prywatności mieszkańców i etyki. Sztuczna inteligencja dodała zasady bezpiecznego i odpowiedzialnego fotografowania oraz filmowania, o czym nas poinformowała w pierwszym akapicie, czyli przed rozpoczęciem tego zwiadu są poruszone kwestie poszanowania prywatności, etyki dokumentowania, odpowiedzialności technicznej i zgody na publikację, i poniżej opublikowała nam zaktualizowany przebieg tego warsztatu. A jeśli chcemy warsztat rozwinąć, wydłużyć, możemy poprosić sztuczną inteligencję o jego rozbudowaną wersję z dodatkowymi ćwiczeniami czy przerwą. Wpisz prompt: rozbuduj powyższy scenariusz do 3-godzinnego warsztatu z przerwą, dodając więcej przykładów i ćwiczeń interaktywnych. Dzięki temu prostemu zdaniu ten prosty prompt spowodował, że nasze warsztaty w tym momencie trwają 3 godziny, mają dodatkowe formy pracy z młodzieżą, nadal utrzymując poprzednią formę tych części i na przykład potrzebne materiały. Warto też zadbać o to, by warsztat był dostępny także dla młodzieży, która z różnych przyczyn nie może brać udziału, na przykład w dłuższym zwiedzie terenowym. Sztuczna inteligencja pomoże nam dostosować zajęcia do takich potrzeb. Wpiszmy zatem: dostosuj scenariusz, aby był odpowiedni dla młodzieży z niepełnosprawnościami ruchowymi, unikając konieczności pokonywania długich tras terenowych. Sztuczna inteligencja wygenerowała nam podobnie nasz scenariusz warsztatów. Tym razem w części drugiej, gdzie był zwiad, zastąpiła to działaniami praktycznymi w sali. Zmieniła i dostosowała aktywności do osób z niepełnosprawnością ruchową. Teraz czas na autorefleksję. Poprosimy sztuczną inteligencję, żeby była dla siebie surowym recenzentem i wskazała trudności, jakie mogą pojawić się przy realizacji takiego scenariusza. Na przykład czas, zasoby, umiejętności uczestników. Wpisz prompt: jako surowy recenzent scenariuszy edukacyjnych wskaż potencjalne trudności w realizacji powyższego warsztatu ze względu na czas, zasoby, umiejętności uczestników lub organizatorów. Sztuczna inteligencja przeanalizowała nasz scenariusz i odniosła się do tych punktów związanych z czasem, zasobami, umiejętnościami uczestników oraz organizatorów. Jednym z problemów, które zauważyła, może być kwestia kompetencji cyfrowych uczestników, np. dostępu do sprzętu, do obróbki audio i wideo lub w ogóle ograniczonego dostępu do internetu. Możemy poprosić Copilota, żeby zaproponował kolejną wersję scenariusza z prostszymi narzędziami lub w ogóle bez technologii. Wpiszmy prompt: zaproponuj wersję scenariusza ograniczającą potrzebę korzystania z dodatkowych urządzeń, laptop, projektor, aplikacje, ale nadal zachowując atrakcyjne, innowacyjne metody, formy i narzędzia pracy z młodzieżą.
Nasz scenariusz ma dopisek, tytuł tego scenariusza, wersja bez urządzeń elektronicznych. Pierwsza część warsztatu jest podobna. Druga część to działania praktyczne i kreatywne, na przykład tworzenie przedmiotów z recyklingu, ale też gra terenowa. Oraz prezentacje, tak jak wcześniej, z materiałami. W tym materiale pokazaliśmy, jak w kilka minut z pomocą sztucznej inteligencji stworzyć scenariusze aktywności animacyjnych i edukacyjnych. Zaczęliśmy od zbierania pomysłów na atrakcje, potem przygotowaliśmy serię zabaw animacyjnych dla młodszych dzieci oraz angażujący młodzież warsztat ekologiczny. Na końcu pokazaliśmy, jak łatwo zmodyfikować taki scenariusz. Oczywiście sztuczna inteligencja nie wymyśli za nas wszystkiego, ale może bardzo pomóc, skrócić czas przygotowań, ułatwić planowanie i dać nowe inspiracje. Miłego korzystania.